Szpital Wojewódzki w Opolu wznawia przyjęcia na oddziale chirurgii ogólnej. Poinformowały o tym dzisiaj władze. Termin pierwszych przyjęć wyznaczono na poniedziałek. Szukani są kolejni chirurdzy, tak by uzupełnić zespół. Oddział chirurgii Szpitala Wojewódzkiego wznawia przyjęcia planowe już od 27 maja, czyli od poniedziałku. Niespełna tydzień po kryzysie wywołanym rozwiązaniem przez 6 chirurgów umów w trybie natychmiastowym, a co za tym idzie koniecznością zawieszenia oddziału chirurgii ogólnej, mamy następującą sytuację. Po pierwsze, oddział chirurgii ogólnej ma już ordynatora. Wybitnego specjalistę z tytułem doktora nauk medycznych i wielkim doświadczeniem także w naszym szpitalu. To doktor nauk medycznych Zbigniew Szczepanowski. Na chwilę obecną ma do dyspozycji 3 rezydentów w trakcie specjalizacji z chirurgii, a wkrótce lekarza specjalistę chirurga spoza naszego szpitala, który złożył ofertę w konkursie ogłoszonym przez szpital 7 maja. Lekarz ten zadeklarował pracę w pełnym wymiarze plus 6 dyżurów. Stawka kontraktowa podana w konkursie to 200 zł za godzinę, co w praktyce oznacza, że za dobę pracy szpital musi zapłacić chirurgowi około 5 tysięcy złotych.